Działa to już? Siema, działa czy nie? I powiedzcie, czy słychać. Bo wiecie, kto wrócił. Ukochany, najlepszy, jedyny. Dobra, co do mikrofonu, no z tego co widziałem jest kabel urwany w środku jeden. W sensie, no nie wiem, wygląda jakby ktoś mi naprawił to na odpieprz się i oddał, a 80 zł kosztowała naprawa, więc w sumie wygląda tak, że za 80 zł wzięli 80 zł fachowcy i gówno zrobili, więc trochę smutno. Słyszałem, że Ksaja ma perma, ale wydaje mi się, że no nie wiem, po prostu pewnie dzisiaj nie będzie mógł streama zrobić. Ale patrzcie, mam takie włosy, nie? Bo umyłem przed streamem głowę, bo na nowej kamerce widać, czy mam tłusty łeb, czy nie, bo testowałem. Patrzcie, widzicie? Mam włosy trochę jak Son Goku. Taki nowy format na kanał, nie? Że stylizacje męskie, dbanie o siebie i tak dalej. No i pokażę wam taki trik, jak się czesać. Bo wiecie, słyszałem, że te blogerki modowe dużo zarabiają pieniędzy, także ciebie chyba warto spróbować chociaż. Dobra, jestem czat. W sensie nie będzie makijażu dla chłopaka do tej gimnazjum. Dwie rzeczy, które potrzebujesz, żeby dbać o swoją fryzurę, żeby była dobra, tania, żebyś wyglądał drożej niż w rzeczywistości. Nie interesuje mnie. Pierwsza rzecz, którą potrzebujesz, żeby dobrze wyglądać, taka szczotka. Nie jakiś grzebień jak dziadek podczas II wojny światowej. Grzebyszek, co zawsze dziadek mówił: chłopu potrzebne są dwie rzeczy: portfel i grzebyszek. Nie. Nie używaj tego grzebyszka. Chyba że masz włosy tak krótkie, że w sumie nie widać, czy masz włosy, czy nie. Taka szczotka to taka kolczasta, że bardzo kurczę. Patrz, służy do uczesania głowy, ale też możesz przypieprzyć komuś trochę jak taka maczuga z kolcami. I masz jeszcze takie coś. W sensie, tu jest napisane Style Create by Isana. Nie wiem, co to w sumie jest. Pryskam se tym na głowę. Żadna wsza się nie ima z tym, także w sumie worf. Pokażę wam, jak być mną. Patrz, robisz tak. Najpierw musisz rozczesać głowę, nie? Pamiętaj. Bo wiesz, bo ja mam sztywne włosy generalnie, ale też rzadkie jednocześnie. Patrz. Patrz, na tej kamerce wygląda jak już jakbym ładnie nawet wyglądał. A patrz, zupełnie inaczej już wyglądam, nie? Ledwo przejechałem dwa razy patykiem po głowie. Patrz, i sobie tak zaczesujesz tu do przodu, a tu do góry. Tak, wiesz, żeby fajnie wyglądać generalnie, i jak dziadek krzyczy o pędzel, to też w sumie możesz zużyć jej głowy. Możesz użyć tego, jak potrzebujesz, na przykład jak masz włosy cieniutkie jak frajer, w sensie, no, wiesz. Ale możesz tak, patrz. Ała, do oczu mi naleciało, ja. I patrz, i teraz sobie to rozczesujesz, tak. Ekspert. No po co mi tak piszesz? Ale zobacz. Kecy, Boże! Ty nie komentuj nawet! To jest moda męska, nie damska, rozumiesz? Nie no, czat, napiszcie, lepiej jest czy gorzej? Zobacz. Piękna sprawa, typa. Kumasz to? Rumun? Dzięki, kolego. Ta, ja wiem, że Ksaja ma perma, czat. W sensie, no mówiłem przed chwilą, wątpię, że ten perm będzie permanentny. Prawdopodobnie tylko dzisiaj będzie go miała, a jutro będzie już gitara. Nie no, miałem na myśli, to była taka przenośna, że wątpię, że perm będzie permanentny. To była taka przenośna dla niektórych, którzy mają mniej niż, wiesz, mniej niż 13 IQ, bo w sumie tyle jest potrzebne, żeby zrozumieć ten żart. Chodziło w tym o to, że wątpię, że perm dostał. W
W sensie, że tak naprawdę go nie dostanie. Dobra, grajmy. Zagram sobie Rengarem na start, bo dawno nie grałem w tą grę. Mam platynę 3. Dobra, to dzisiaj plan jest taki. Platynę 2 sobie wbiję i skończę stream. Czemu co chwilę fokus gubi ta kamerka? Jak mi wywali Lola, to chyba kończę streama. Bo zawsze mi chociaż raz wywala tego Lola. Pierwszą grę zazwyczaj. Aha. Zawsze mi tą pierwszą gierkę wywali, rozumiesz to? Nie ogarniam tego mocno. Wiecie, wydaje mi się, że gdyby nie streamy, to pracowałbym w modelingu. O, właśnie. Jak on dziwnie wygląda, ten typ. W sumie ja bym bardziej tego typa przypominał, jeżeli chodzi o top model. Ja w top model, zobacz to. Dzień dobry. Bardzo połyskliwy jest. Ej, ale nie, poczekaj, bo tutaj już Kreatura po przypominam duchowi mnie i konkretnie, stworząc lub. chłop. Powiem, że wszyscy sobie świetnie Ty radzą, tu od razu. podobny jestem do tego typka, już mocno. O, włączyła mi się Liga Legend. Boże, nie dowierzam. Ej, wyskoczył mi błąd. Poczekaj sekundę. Aha, Leaf Buster. Co 10 minut? 10 minut! Ale Ketsy, było napisane 5 minut, widziałem, bo umiem czytać. I teraz nagle jest 10 minut? Nie, no nie idźmy na Turków, czat, bo zobaczcie, na Turcji będzie nudno po prostu. W sensie, no co my tam będziemy robić? Poczekajmy te 10 minut, zobaczycie, jaka będzie zabawa. Dobra, na następnym streamie robimy 10, znaczy same rankedy. Na następnym streamie. A teraz idziemy na Turcję. Co ja mówiłem? A, że 100 bogów, mówisz, że było 100 różnych bogów i że jak może być ojcem, jak było ich 100. Bo 100 naciągał gumę na głowę i nie mógł być twoim ojcem, a to oznacza, że ojcem mógł być tylko Pan Jezus. Także zamknij ryj. No i to tyle. Ej, gramy TF-em pod one shot? Ej, lul. Ej, umarłem? Co jest? Jaki to ma zasięg? Przeżyj, przeżyj. Jezus, i tak umarłem. Ty widziałeś to? I rzuciła od razu tutaj. Boże. Już masz full HP? No co jest 5? Ej, myślisz, że mam szansę go ubić? Ja mu nic nie zadaję, co jest. A, umarłem. Kurde, zon nie ma jeszcze? Ja pier... Co jest? Ty idź stąd, tą Bane, po co przyszedłeś? Jeden na jeden miało być. Tu masz hit. O, ulala. Pomóż mi, proszę! Kurde, Jezus, nawet nie wiedziałem, że umarłem. Takie ceceki tu są. Po prostu stałem w miejscu i tyle. Zabawa fajna z gierki. No nie mów. Dobrze. Padł. Dwóch zabiłem ja sam. Tao. Kurde. I nawet za to się zagrać nie da, także śmieszna zabawa. Kamil. Niestety, ale nadal jesteś, także kozak. Dobra, ale zobaczcie, że cały teamek źle zagrał, nie tylko ja, także. Nie wiem, wy piszecie, jakbym to ja przegrał gierkę. Ale zobacz. Ja miałem najlepsze statystyki, można powiedzieć, w tej grze. Może czymś takim dla odstresowania mniej strasznym. Ty zagrałbym czymś takim skillowym, wiesz o co chodzi? Zedem? No ja nie umiem tym czempionem grać, ale masz rację, to może być dobra postać. Ej, jest różnica w szumie? Patrz, jak go zakryłem teraz. Szumi bardziej czy mniej? Jak teraz? Lepiej z takim... Wiesz... Lepiej? Jak to możliwe? Ta sałatka kosztowała tak tanio. Ty, to ja chyba to opatentuję i normalnie pieniądze będą leciały rzeczką. Nie no dobra, aż sam zobaczę na streamie. Ej, no jest gówniano jak nie wiem. Boże, wy macie słuch jakikolwiek? Panowie, w sensie nie obrażam was, ale naprawdę brzmi, jakbym Ej, no siedział w jest pralce. gówniano. No teraz jest lepiej według mnie. O teledysku z tego co widzę nie mogę wam pokazać. Ona coś mówi?
Aha, bo to jest takie wytłumione specjalnie. Dobra, czat, pieprzę to. Powiem tak. Kiedyś to było, nie? Wróćmy do starych czasów. Od razu lepiej, Boże. Stare czasy. Pokasowe? Bez przesady. Dobra, zobaczymy jak działa Zed Dark Harvest, ale wydaje mi się, że to może być słabe, ale w sumie ty, bo zawsze ty jednak zawsze ten basic attack się tym Zedem zadaje, nie? Ty dobrze. Gościu musi mieć ping. Myślisz, że warto obić tego gościa kombem? Spróbujmy. Ale w sumie tym kombem chyba dosyć mało zadałem, nie? Jakiś item za dziwny kupił. Ej, sporo zadaje takim kombem. Ja ubiłbym go chyba. Ty full combo w minionation. Kurde, co ja robię? Co ja robię? Faker w dupie. Mimo, że się znam gówniano, teraz będę się starał dla was, żeby nie umrzeć chociaż. Dobra, zabity ty. Teraz już na spokojnie wydaje mi się, że... No nie wiem, 30 z 1 zrobię to. Kurde, dobra ty. Ej, gówniano to zagrałem znowu. Aha, umarłem. To był ostatni dead. Bo zapomniałem go też. Bo nie w... Dobra, ale dwa razy dopiero umarłem. Dwa razy statystycznie. Dwa razy umiera Faker. W ciągu, dajmy na to, nie wiem, całej ligi. Która trwa tam pół roku czy ileś. No sezon generalnie. Ej, jakie... Weź mi ktoś napisz jakieś konkretne combo na Zedzie. W sensie jak z R-ką zagrać mam? W, R, Q, E, Basic Attack. No co jest tym? Kurde, R-kę klikam! O, lala. A po co ja flashowuję jak nieważne? Wiecie, ja jestem do tyłu przez to, że gram też Dark Harvesta, nie? A Dark Harvest robi tak, że jesteś dopiero dobry w late game, a w early game i mid game jesteś gówny. Po prostu ja myślałem, że już będę dobry, bo gram Zedem, ale no niestety. Nie ma go jeszcze, bo to nie jest na PBS. Jezus, triple kill, Boże, to jest chyba szczyt moich możliwości. Ej, jak go grabniesz, to ja idę do ciebie. Ej, dobrze wyszło, nie? Bardzo ładnie to zagrałem. Najpierw Kejnika zabiłem w WQ, potem tamtego typa dał zonie, no to oczywiście go wypieprzyłem w dupę, tak o. Bardzo ładnie zagrałem, nie? Trzeba to docenić. Dobra, jest git, chociaż Reda mu nie zabrałem. Gitara, ty, ej, łatwo tym Zedem się gra, tylko po prostu trzeba mieć, macie rację. Trzeba tym po prostu grać tak leciutko, a nie klikać losowe klawisze na klawiaturze i wtedy je wiesz. Pomyliły mi się po prostu czempiony. Bo jak Riven grałem, to po prostu napieprzałem w klawiaturę i zabijało jako tako. O lala. Nie trafiłem go. Jeszcze mi go... Alala, ty... Co jest? Ulala, ty... Konkret to... Ładnie, co? Kurde, jak ja ograłem. Ładnie. Ty, poczekam na tego. Zobaczymy, czy go złączytuję, bo mam 150 steków ponad. Ulala! Ale ją wypieprzyłem w kakałko, ty gdzieś?
Ej, widzieliście to? Jaki to ma zasięg? To W. Ej, ale ta MF-ka wchłonięta. Ej, serio jest ten nowy żółk. Ej, Kec, jednak jest nowy żółk jak coś. Ty jak ją wchłaniam? Ej, ta MF-ka po prostu znika, tak o, klikam na nią R i bazika, tak i ona jej nie ma, rozumiesz? Nawet za tak speedem nie zniszczyłem tego, bez sensu tego. A, bo on miał już na sobie znaczek, po co ja flashnąłem za nim, jestem niedorozwinięty. Także co do mikrofonu, no to no zanoszę znowu jutro i dowiemy się dopiero. Kurde, ja zabiję jej. Gdzieś? Jak oblazłem? Ty! Już surę dali przeciwnicy? Bez sensu te gry komputerowe robią w tych czasach. Za moich czasów to były trudne gry. Ludzie się nie poddawali tak łatwo. A teraz zafer 30 minut czy 25 bez sensu. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś? Dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby. Dzień dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.